Mam na imię Ewa i witam Cię na moim wegańskim, bezglutenowym kanale Misa Mocy. Dziś będzie jeden z moich ulubionych tematów. Coś, co kocham, w czym rozsmakowuję się. Coś, co uwielbiam. Najbardziej wartościowe wśród wartościowych. Kiełki. Kilka minut nauczę Cię, jak w prosty, przystępny i tani sposób uprawiać w domu kiełki. Kiełki to prawdziwa bomba witaminowa. Dlaczego tak się uważa? Dlatego, że ziarno, nasiono aktywuje wszystkie substancje odżywcze po to, by wydać nowe życie, czyli kiełek. No i w tym momencie właśnie je zjadamy. Do uprawy kiełków potrzebujesz gazę, gumkę, recepturkę albo sznurek oraz wyparzony słoik. Jako nasion możesz użyć strączków ze sklepu spożywczego, zielonej soczewicy, czarnej soczewicy, brązowej i tu uwaga, czerwona nie kiełkuje, natomiast mogą być to jeszcze fasola mung i adzuki. Drugą opcją jest kupienie nasion przeznaczonych do kiełkowania. Ważne, żeby były to nasiona ekologiczne. Rekomenduję większe opakowania, bo jest to po prostu bardziej ekonomiczne. Instrukcja jest bardzo prosta. Do wyparzonego słoika wsyp 2 łyżki wybranych nasion. Zalej wodą. Zabezpiecz gazą oraz gumką recepturką i odstaw na 10-12 godzin na nienasłoneczniony parapet lub blat kuchenny. Po tym czasie odlej wodę i przelewaj kiełki 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Po latach kiełkowania zaopatrzam się w bardziej profesjonalny sprzęt. Jest to słoik z sitkiem, które ułatwia przelewanie, stojakiem i podstawką. Może być taki albo taki. Plusem jest to, że są bardziej estetyczne. No i ten słoik jednak jest lepszy, dlatego że ma większy otwór, co też ułatwia wyjmowanie kiełków. One czasami potrafią być zbite. Ale szczerze mówiąc, na początek wystarczy po prostu zwykły słoik z gazą i gumką recepturką. Kiełki przekładam do zamykanych pojemników i chowam do lodówki. W
tym słoiku jeszcze się nie rozwinęły, więc zostawiam dalej na parapecie. W czasie, kiedy zajadamy się kiełkami, na parapecie rosną kolejne. W ten sposób mamy stały dostęp do świeżych, ekologicznych kiełków bez plastikowych opakowań i do tego bardzo tanich. Jeśli masz pytania do kiełkowania, zostaw je w komentarzu pod tym filmem. Nie zapomnij również zostawić lajka i zasubskrybować kanał. Miłego kiełkowania!